Kraków, Nowy Jork, tak? Witamy Was też tam w Nowym Jorku. Powiemy Wam, że dzisiaj uczymy się po Waszemu, ciągle uczymy się nowych słów, lockdown, online, tak? I takie różne, które wcześniej w ogóle nie mieliśmy o nich pojęcia, a dzisiaj się przydają. Będę mówił dzisiaj o kilku ważnych sprawach, ale ważną rzeczą są też ilustracje, żeby dobrze zilustrować temat. Więc dzisiaj ilustracją będą nakrycia głowy. Będziemy wyobrażali sobie różne czapki, może nawet je projektowali. Z czym Wam się kojarzy projektowanie nakryć głowy? Z pewnością z takimi damskimi kapeluszami z dawnych epok. Te kapelusze były bardzo bogate, kiedyś od ptasich piór po jakieś owoce. Niektóre wzory czapek są gotowe, oczywiste. Czapka pilota samolotu, czepek chirurga, peruka sędziego, kapelusz dyplomaty, czy po prostu opaska muzyka jazzowego. Kask architekta, jakiego ma być koloru? Architekt w jakim kasku ma chodzić po budowie? Słucham? Wiecie? Również inspektor nadzoru, przedstawiciele inwestora. Proszę? Tak, w czarnym. W czarnym. Niektóre nakrycia głowy jednak nie zostały jeszcze wymyślone. Dopiero do zaprojektowania, na przykład czapka youtubera. Jak mogłaby wyglądać. Więc wymyślcie czapkę youtubera, mówię to też do tych, którzy są teraz online, młodzież, i prześlijcie do mnie projekt. Ale jest jeszcze inne nakrycie głowy, które trzeba by wymyślić. Pilot, wiadomo jaką ma czapkę, chirurg, a ktoś, kto jest duchowym przewodnikiem. Wspaniała rola, w której każdy z nas może występować, być duchowym przewodnikiem dla innych. Rola do wzięcia praktycznie przez każdego, kto zaufał Chrystusowi. Właśnie bycie przewodnikiem w duchowych sprawach dla innych, w myśl może takiego hasła i ty zostaniesz duchowym przewodnikiem, choćby dla paru osób. Zaszczytna rola, do której tutaj się przygotowujemy, podążamy jakąś ścieżką wzrostu, by coraz lepiej tę rolę spełniać. Jaką czapkę moglibyśmy wymyślić dla duchowego przewodnika, żeby go wszyscy rozpoznawali? Jakieś pomysły? Ja mam taki pomysł, ale jest troszeczkę szalony, a nawet bardzo, ale chociaż na tle tych szalonych projektów kapeluszy z byłych epok, cóż może być szalonego, czapka duchowego przewodnika z ekspresem do kawy. Cześć, jestem duchowym przewodnikiem, ale najpierw napijmy się kawy. Proszę. Chyba przesadziłem troszeczkę, tak? Albo może w kształcie hełmu rycerskiego dla obrony, bo jak jesteś duchowym przewodnikiem dla kogoś, to czasem sprawy są tak poruszające, tak przejmujące, tak bliskie życiu, że reakcje mogą być naprawdę różne. Czasami są to reakcje pełne oburzenia, że przydałby się hełm, może z taką szczeliną na oczy. Jestem duchowym przewodnikiem, jaki masz problem? Troszeczkę żartobliwie, ale tak naprawdę choćbyśmy mieli najlepszą czapkę, gdybyśmy nie mieli nic mądrego do powiedzenia. Właśnie. Jak być dobrym przewodnikiem dla innych? Jak mieć coś naprawdę do powiedzenia? Tego będziemy dzisiaj szukać w kolejnym odcinku Ewangelii Jana, 13 rozdział. Przeczytamy za chwilę pierwszą część. Rzecz dzieje się podczas ostatniej kolacji Jezusa z uczniami. Tuż przed aresztowaniem i ukrzyżowaniem Judasz właśnie opuścił towarzystwo, poszedł zdradzić Jezusa. Przeczytajmy pierwszy odcinek.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Co tutaj widzimy? No, rzecz niezwykłą. Jezus jest świadomy, co za chwilę go czeka. Judasz właśnie wyszedł, by go zdradzić, wróci za parę godzin z oddziałem uzbrojonych ludzi. Jezus wie, jak trudne chwile go czekają, zostanie uwięziony, upokorzony, zabity. Jednak to, co mówi tutaj, jakby zupełnie nie pasuje. Zostanie otoczony chwałą. Ile razy to słowo chwała, czyli wielkość, wspaniałość, tutaj ile razy to słowo powtarza. Dlaczego tak mówi? Bo patrzy na sytuację, w której jest zupełnie inaczej niż ludzie zwykli patrzeć. Patrzy z perspektywy Boga. A gdy się patrzy z perspektywy Boga, to rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jezus odda życie, ale żeby zbawić ludzi, łącznie z nami. Zostanie za chwilę skrajnie upokorzony, ale skutkiem będzie wielkość, wyniesienie i to na najwyższą pozycję. Chwała należy na największemu zwycięzcy. I to właśnie wyraża uczniom w tych swoich słowach, mówiąc o chwale, która się zbliża. Jak być duchowym przewodnikiem? Pomóc ludziom wokół mnie spojrzeć na rzeczywistość w duchowy sposób. Nauczyć pewnego specyficznego sposobu myślenia, sposobu patrzenia z perspektywy Boga. A wtedy wszystko wygląda zupełnie inaczej. Być duchowym przewodnikiem to właśnie w tym pomóc, ale nie tylko powiedzieć o tym, ale też pokazać własnym życiem. Samemu wykazać się takim spojrzeniem, bo cóż z tego, że mówilibyśmy wspaniałe rzeczy, gdybyśmy nie pokazali tego sobą. Można powiedzieć, że jest to najlepsza czapka duchowego przewodnika. Miejsce w Biblii, które jest jakby odpowiednikiem tych słów Jezusa, ale już w naszym doświadczeniu, to jest drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 18 wers. Popatrzmy. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Tutaj mała uwaga językowa, te słowa coraz bardziej jaśniejąc, bardziej dosłowne tłumaczenie brzmi z chwały w chwałę. Coraz większa chwała, coraz większa wspaniałość. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, każdy z nas, może z perspektywy ludzi wyglądać nieciekawie. Może właśnie doświadczamy jakichś cierpień osobistych, w życiu osobistym, może w dziedzinie zdrowia. Tak jak Jezusa spotkały, czy czekały go bardzo trudne chwile, może po ludzku rzecz biorąc mamy właśnie powód do narzekania i smutku, ale gdy popatrzymy z perspektywy Boga, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Za sprawą Ducha Świętego, jak czytamy, odbijamy podobieństwo Chrystusa z chwały w chwałę, czyli w coraz większą wspaniałość. Co konkretnie odbijamy, to o tym za chwilę, ale jest to nasz odpowiednik tej sytuacji, w jakiej wtedy
Jezus się znalazł. Z perspektywy ludzi był całkowicie przegrany, ale z Bożej perspektywy, z chwały w chwałę, coraz większa chwała. Gdy sami nauczymy się tego sposobu myślenia, gdy będziemy pokazywali go naszym życiem, gdy w środku cierpień, smutków, różnych osobistych problemów i utarczek, różnych powodów do smutku okażemy coś zupełnie innego, to będziemy mieli bardzo wiele do przekazania ludziom wokół nas. To będzie, można powiedzieć, najlepsza czapka duchowego przewodnika, czapka duchowego youtubera, jakby może niektórzy woleli. I potrzebujemy uczyć się sposobu myślenia Chrystusa, byśmy mieli naprawdę wiele do dania ludziom, którzy są wokół nas. Wyobraźmy sobie następujący obrazek. Wyobraźmy sobie dwa kościoły, które stoją naprzeciw siebie po dwóch stronach ulicy. Z drzwi jednego z kościołów wychodzi kolejka, wielka kolejka ludzi, która biegnie gdzieś tam daleko. Ludzie stoją na ulicy i patrzą na koniec i w pewnym momencie przez tą kolejkę przebiega pomruk. O, jedzie! Na końcu ulicy pojawił się samochód pastora. Ludzie w kolejce stoją po porady w swoich ważnych sprawach. W drugim kościele też było wielu ludzi, ale nie stali w kolejce, spędzali czas na czymś trochę innym, uczyli się sposobu myślenia Chrystusa, uczyli się, jak pomagać jedni drugim, umieli sami rozwiązywać problemy, umieli pomóc innym. Do którego kościoła się wybierzecie? Do którego wam bliżej? I ty zostaniesz duchowym przewodnikiem. To takie wyszło nam z tego małe hasło dzisiaj. I jak stawać się duchowym przewodnikiem dla innych? Można być słynnym youtuberem, ale zawsze jest pytanie, co mamy do powiedzenia? A można być duchowym youtuberem, w cudzysłowie, czyli mieć coś mądrego w głowie, i pokazywać to też swoim życiem. I to jest bardzo dobre pragnienie, by zatroszczyć się o innych, być używanym przez Boga w taki sposób, żeby ich problemy były rozwiązane. Więc kolejne porady dla duchowego youtubera. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy wymyślić czapkę dla youtubera. Mówię to zwłaszcza do tej młodszej części naszej wspólnoty, która gdzieś tam siedzi przed ekranami, i pamiętajcie o tym zadaniu, żeby taką czapkę wymyślić i przyślijcie to później do mnie, zrobimy z tego jakiś użytek, ale czapka czapką, najważniejsze jest, co jest pod czapką, co mamy do powiedzenia. Nie tylko do powiedzenia, do pokazania życiem. Na przykład, to jest pierwsza zasada, na którą dzisiaj patrzyliśmy, patrzę na swoją sytuację z perspektywy Boga i jestem bardzo szczęśliwy pomimo wielkich trudności. Jak mieć coś do powiedzenia? Popatrzmy dalej na wzór Jezusa, przeczytajmy drugą część fragmentu. Rozumiem, że przemieszczanie się Dawida tutaj gdzieś oznacza, że na ekranie nie ma tekstu, więc liczę na waszą wyobraźnię, kiedy będę czytał. Jezus dalej siedzi ze swoimi uczniami przy tamtej kolacji i mówi takie słowa. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, taki teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak was umiłowałem.
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Co tutaj widzimy? Albo za chwilę zobaczymy. Jezus wie coś o swoich uczniach, wie, że coś się stanie, mianowicie nastąpi w ich życiu kryzys, znajdą się w zupełnie nowej sytuacji, zostaną jakby wypchnięci ze swoich utartych ścieżek i jeszcze tylko kilka godzin na tej dotychczasowej ścieżce, a potem wszystko się zmieni. Jezus nazwał ten problem mówiąc: będziecie mnie szukać, bo nie będą już mogli być z nim fizycznie. Jak można zdefiniować ten problem, w którym się znajdą? To jest właśnie to pytanie, jak można być z Jezusem, gdy nie ma go z nami fizycznie. Jezus przewiduje, że za chwilę znajdą się w takiej sytuacji i pomaga im. Uczy ich, jak będą mogli dostrzegać Jego obecność, gdy nie będzie go z nimi fizycznie.
przeżycia. Tam to wszystko można podrobić, jednak taka miłość jest w Biblii nazwana niezawodnym znakiem. Dlatego zawsze w takiej sytuacji możemy zawołać do Boga: wypełnij moje serce miłością. Aha, ktoś mnie drażni, tak? Chętnie bym na niego nakrzyczał albo sobie poszedł, ale właśnie jest okazja, by doświadczyć obecności Boga. Boże, wypełnij moje serce Twoją miłością, pokaż swoją obecność w ten sposób. Za każdym razem, gdy czegoś takiego doświadczysz w małej grupie czy w przelocie gdzieś tutaj na wspólnocie, możesz pomyśleć, możesz nauczyć się w ten sposób czytać sytuację. To właśnie Chrystus jest tu obecny i daje znać o swojej obecności. A przy okazji, jak czytaliśmy, zobaczą też to inni ludzie, którzy jeszcze nie zaufali Chrystusowi, i będzie to czymś, co ich przekona. Więc jeszcze raz zaakcentuję tą zasadę, żeby nam nigdzie nie umknęła. Sposób na doświadczanie obecności Boga, bliskości Boga jest ten, przez doświadczanie miłości wobec siebie nawzajem. Jeżeli chcemy być dobrymi duchowymi przewodnikami dla innych, to jest najważniejsza rzecz, w której warto pomagać. Tu opowiadam trochę o swoich własnych doświadczeniach, no ale trochę skromności, idziemy, troszeczkę przeskoczę. Gdy obecność Boga w taki sposób jest odczuwalna i gdy właśnie tego doświadczamy, to jest najlepsza czapka duchowego przewodnika. Może zdążymy jeszcze czegoś się nauczyć odnośnie tego, jak pomagać innym, budować ich. Przeczytajmy ostatnią część fragmentu i znowu odwołuje się to tu do waszej wyobraźni. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Z jakim problemem tutaj Jezus ma z kolei do czynienia w przypadku jednego ze swoich uczniów? Jezus mówi do niego: nie możesz teraz pójść tam, gdzie ja idę, nie możesz pójść za mną. Piotr jednak się z tym nie zgadza i mówi: mogę. Chcę pójść za Jezusem, pomimo stopnia trudności. Dlaczego Piotr tak się upierał? Bo nie dostrzegał jednej prostej rzeczy, nie dostrzegał swoich obecnych ograniczeń, które miał. Nie znał prawdy o sobie, ale myślał, że ją zna. Nie znał prawdy o swoich aktualnych możliwościach, nie znał swoich ograniczeń, co spowoduje wkrótce małą katastrofę. Rzeczywiście poszedł za Jezusem pewny siebie, poszedł na dziedzinie z domu arcykapłana, gdzie Jezus był przesłuchiwany, i tam właśnie boleśnie przekonał się, że jednak nie da rady i zaparł się Jezusa. Jezus znał jego ograniczenia, dlatego przygotowuje go na tą małą katastrofę. Mówi: wyprzesz się mnie. Jednak Jezus wiedział o wiele więcej o Piotrze niż jego obecne ograniczenia. Jezus powiedział: teraz nie możesz pójść ze mną, ale kiedyś pójdziesz. Przyjdzie czas, kiedy oddanie Piotra będzie tak wielkie, że odda swoje życie za Chrystusa, jednak jeszcze nie teraz. Więc Jezus przygotowuje go na małą katastrofę.
Wiemy, że Piotr po swoim zaparciu bardzo się zniechęci, zrezygnuje ze swojego duchowego powołania, wróci do łowienia ryb. Jezus go tam gdzieś znajdzie, już po zmartwychwstaniu, i pomoże mu, żeby wrócił do powołania. Powie do niego: paś owieczki moje. I pomoże mu wyjść z tej drugiej skrajności, jaką będzie rezygnacja. Jaka zasada jest tutaj obecna? Jaki sposób myślenia? Człowiek przeważnie nie zna prawdy o sobie, ale myśli, że ją zna. Jest pewny, że ją zna. Dlatego czeka go parę katastrof. Można mu w tym trochę pomóc, trochę zapowiedzieć te katastrofy, a gdy przyjdą, to trochę poratować, podnieść na duchu. Każdy z nas potrzebuje nauczyć się zależności od Boga w tej kwestii. Każdy z nas potrzebuje paru lekcji w życiu, trochę przykrych, paru katastrof, by się tego nauczyć, by nauczyć się takiego bardzo pokornego spojrzenia na siebie, uznania tego, że ja wcale nie znam prawdy o sobie i dlatego potrzebuję ufać, że Bóg mnie poprowadzi i że nie jestem najmądrzejszy na świecie. Ten brak widzenia prawdy o sobie może występować w dwie strony. Możemy przeceniać możliwości, albo możemy nie doceniać możliwości. Chronologicznie układa się to przeważnie w ten sposób, że najpierw człowiek przecenia swoje możliwości, przy czym myśli, że zna prawdę o sobie, może nawet tak z politowaniem patrzeć na innych, nawet na tych, którzy mu pomagają, są liderami, co oni tam wiedzą, bo on przecież wie, rozumie, chociaż nie wie. I nie rozumie. Potem przychodzi parę katastrof. Ich skutkiem jest zniechęcenie, nawet jakiś żal do Boga. Boże, ja tu tyle dla Ciebie, a tu tyle katastrof. Następuje rozważanie porzucenia drogi za Chrystusem. I wtedy można pomóc, wskazując, że Bóg buduje naszą wiarę. I coś, co kiedyś było niemożliwe, co spowodowało tam parę katastrof, może dzisiaj już jest inaczej. Już jest możliwe. Może ty, tak mówię ty, nie mówię teraz do siebie, bo akurat nie jestem w sytuacji zniechęcenia, ale może ty jesteś w jakiejś sytuacji wielkiego zniechęcenia, bo była porażka, no i to zniechęcenie jest naturalnym skutkiem. Ale przecież działanie Boga w życiu każdego z nas nie stoi w miejscu. Coś, co było niemożliwe kiedyś, dzisiaj może już jesteśmy, na pewno już jesteśmy innymi ludźmi. Może to, co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj już jest bardzo możliwe. Więc może już czas wyjść ze zniechęcenia i wrócić do tematu. I ty zostaniesz duchowym przewodnikiem, choćby dla paru osób. Dzisiaj znasz więcej prawdy o sobie, jesteś bardziej pokorny, a więc bardziej przygotowany. Zobacz, tu leży czapka pilota samolotu, tu czepek chirurga, tu peruka sędziego, tu kapelusz dyplomaty. Ale dla ciebie jest o wiele wspanialsze nakrycie głowy, bardziej doniosłe i niezwykłe, być duchowym przewodnikiem, no, dla tej młodszej części, być duchowym youtuberem. I w tym celu warto naprawdę podjąć trud. Bo taki pilot to nie postanowił sobie pewnego dnia, że będzie pilotem, również chirurg czy sędzia, czy muzyk jazzowy, ale właśnie warto podjąć trud, żeby być dobrym w te klocki, by mieć wiele do powiedzenia, by wiele pokazać swoim życiem, bo ludzie wokół nas tego potrzebują.
potrzebują tamtych, a potrzebują nawet youtuberów, ale duchowych przewodników potrzebują najbardziej. I tutaj w naszej wspólnocie dzieje się relatywnie wiele, by się tego uczyć, by w tym wzrastać, na tej ścieżce wzrostu, by być właśnie dobrym, pożytecznym przewodnikiem dla innych. Dzisiaj patrzyliśmy na parę punktów, właśnie by nauczyć się patrzenia na rzeczywistość z perspektywy Boga, patrzeć jak Bóg, a nie jak świat. Świat bywa bardzo okrutny i niesprawiedliwy wobec tych, którzy zaufali Chrystusowi. Jezus tego okrucieństwa doświadczył na sobie najbardziej. Za tym wszystkim stały siły przeciwnika. I my też, jeżeli zainteresujemy się Chrystusem, oddamy Mu swoje życie, to nie spodziewajmy się, że nagle wszyscy, cały świat powie hura. My też doświadczymy tego, co Jezus, to jest duchowa walka. Gdy zobaczymy reakcję ludzi, pozbawiające nas czasem wręcz prawa do bycia człowiekiem, pozbawiające nas cech ludzkich, traktujące jak nie ludzi, tak jak Jezus powiedział do religijnych zwierzchności, kiedy go prześladowano, za który to z moich dobrych czynów mnie krzyżujecie? Do tego stopnia jest czasami złość sił przeciwnych, ale tym lepiej zobaczymy chwałę, wspaniałość tego, co się z nami dzieje, kiedy Bóg się nami zajmuje, kiedy popatrzymy na nasze życie z perspektywy Boga. Więc niech Twoją odpowiedzią, tym razem mówię też do siebie, będzie triumf, spokojna satysfakcja i radość. Bo to pasuje do sytuacji, kiedy patrzymy na swoje życie oczami Boga. Pasuje mi mina zwycięzcy. Pod czapką duchowego przewodnika mina zwycięzcy, który patrzy na chwałę, na wielkość Boga. I to też zachęci innych, również tych, którzy dopiero przemyśliwują Ewangelię, czy za nią pójść. Dzisiaj też patrzyliśmy na to, to też niech nam nie umknie, by dostrzegać znaki obecności Boga wśród nas. W postaci najbardziej niezawodnego znaku. Nie jest tym niezawodnym znakiem, nie są jakieś cuda, jakieś halleluja, ale tym niezawodnym znakiem jest Jego miłość przepływająca przez nas w stronę ludzi, których najtrudniej kochać. I tego byśmy mogli sobie naprawdę życzyć jedni drugim, jako wspaniałe życzenie, obyś doświadczył, doświadczyła tego, abyśmy byli zaskoczeni tą Bożą miłością, która przepływa przez nas w stronę tych, których najtrudniej kochać. I to wszystko razem, kiedy o tym powiemy i to pokażemy swoim życiem, to jest najlepsza czapka duchowego przewodnika. Duchowego youtubera, jak ktoś woli. Więc dalej czekam na projekty czapki youtubera. Do tego dołączamy opcję duchowy youtuber. Nie ma żadnych ograniczeń. Każdy projekt będzie mile widziany. Nie tylko młodzieży. Każdy z nas może taką czapkę zaprojektować, no, na pamiątkę naszego dzisiejszego miłego spotkania.